No dobrze, więc w pierwszej kolejności podłączacie swoją gitarę, podłączacie ją do wejścia w interfejsie audio. Następnie wybieracie sobie tutaj na górze po lewej plusik. Pojawiają nam się cztery opcje, z czego tak naprawdę te trzy pierwsze będą nas interesowały. Pierwsza to jest podłączenie urządzenia MIDI, takiego jak na przykład Akai MPK Mini. Druga to po prostu mikrofon. I trzecia, która będzie nas interesowała, czyli gitara. Wybieramy sobie tą gitarę. Pojawia nam się tutaj. Przede wszystkim musimy wybrać źródło. Nasz Scarlett ma wbudowane dwa wejścia. Pierwsze jest dla mikrofonu, drugie jest dla gitary, więc wybieramy drugie. Przy ikonce wzmacniacza, jak widzicie, będzie nam się wyświetlał poziom dźwięku, czyli w ten sposób widzimy, że nasz instrument jest podłączony. Nagrywanie rozpoczynamy za pomocą czerwonego przycisku lub guzika R. Tworzy nam się taki plik, który możemy sobie odsłuchać. Oczywiście to nie jest jedyny dźwięk, jaki możemy uzyskać. Możemy nacisnąć plus, znowu wybrać gitarę. I po lewej stronie naszego ekranu mamy do wyboru wszystkie dowolne instrumenty. Wybieramy sobie gitarę elektryczną, mamy do wyboru czyste, przesterowane. Oto przykład jednego z nich. Dobrze, teraz czas na mój dźwięk. Tym razem wybieramy sobie mikrofon. Da mi to czysty dźwięk samej gitary, bez żadnych dodatkowych presetów i efektów gitarowych na początku. To, co zazwyczaj robię na początku, to włączam kompresor na podstawowych ustawieniach i jako dodatkową wtyczkę wybieram Amp Designer. Spośród wszystkich wzmacniaczy wybieram sobie Clean Preamp w trybie Direct. Zmniejszam bas, podnoszę średnie i wysokie tony. Czasem dorzucę jakiś reverb, ale to nie jest konieczne. I w zasadzie to jest cały mój dźwięk. A brzmi to mniej więcej tak.